Na co dzień niosą pomoc teraz sami, pomocy potrzebują. Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo pilnie potrzebuje wsparcia, by móc dalej funkcjonować. Od 14 lat pomagają nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzicom. Pod opieką hospicjum jest dziś 80 dzieci, a prowadzone przez nią Centrum Opieki Dziennej utraciło płynność finansową. Fatima Orlińska. Tylko na bieżące potrzeby, począwszy od kosztów utrzymania poprzez zakup paliwa, wypłaty dla wykwalifikowanej kadry do leków, żywności i sprzętu. Centrum Opieki Dziennej przy Hospicjum Świetlikowo w Tychach potrzebuje 250 tysięcy złotych. Jak mówi prezes fundacji, tak źle jak obecnie jeszcze nie było. Fundacja na razie nie otrzymała jeszcze finansowania z Unii Europejskiej. To są dla dzieci, które również są bardzo ciężko chore, nieuleczalnie chore, nie mogą trafić do placówek typu OREF albo przedszkoli, ponieważ nie ma tam opieki pielęgniarskiej, opiekunów medycznych. Nasze dzieci są odsysane przez rurki tracheo, karmione przez PEGA albo przez sondę, także jest bardzo ważna pomoc pielęgniarska. Dlatego my ją możemy realizować, no ale tutaj jest też bardzo ważne, żeby kadra była wykwalifikowana i przyzwyczajona do pracy z tak ciężko chorym dzieckiem. By jednak fundacja mogła dalej nieść pomoc, sama potrzebuje wsparcia. Wolontariusze, ale i społecznicy apelują o solidarność. Ze Świetlikowem w sieci powstała nawet specjalna zrzutka. Jej promocję wsparł już sportowiec ekstremalny pan Andrzej Kowalczyk. Przez 24 godziny w tym celu pływał, by pokonać ponad 2000 długości basenu. Czuję przede wszystkim wielką satysfakcję. Zakładałem, że przypłynę 50 km, przepłynąłem ponad 51. Tak więc cel sportowy zrealizowany, cel charytatywny jeszcze bardziej. No to jest tak naprawdę trochę absurdalne wyzwanie. No, jest też ta samotność takiego pływaka. My cały czas mamy głowę w dnie basenu. Musimy brać nienaturalne oddechy, wydechy. Sztachamy się tak naprawdę tym chlorem. Pijemy cały czas tą wodę. To jest bardzo nienaturalne środowisko, tak więc no, to było wyzwanie. Hospicjum Świetlikowo może liczyć również na wsparcie ze strony tyskiego samorządu. Wspieramy tę działalność Świetlikowo od wielu lat, bo fundacja otrzymała nieruchomość, w której prowadzi działalność, następnie kolejną, w której chce rozpocząć działalność ośrodka preadopcyjnego, ale to są takie plany na przyszłość. Natomiast w sytuacji tej, która jest dzisiaj, kiedy Świetlikowo czeka na rozstrzygnięcie konkursu, na pieniądze unijne, na finansowanie działalności, w najbliższym czasie przekażemy też po konkursie, bo też musimy zorganizować konkurs, 100 tysięcy złotych na zabezpieczenie takich bieżących potrzeb. Zanim konkursy zostaną rozstrzygnięte, najbardziej liczyć będzie się nasze wsparcie. Poza zrzutką w sieci Świetlikowo można wesprzeć również kupując cegiełkę w postaci na przykład uroczej maskotki Świetlika.